Dzień dobry, jest poniedziałek, 30 września. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z regionu, czyli wydarzenia telewizji Streameo. Makabryczne zdarzenie w Jeleniej Górze. Huta szkła przy Muzeum Karkonoskim już otwarta. Dramat w Jeleniej Górze. Cztery psy zaatakowały 64-letniego stróża składu opału. Mężczyzna zmarł. Sprawą zajęła się prokuratura. Do makabrycznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie na jednym ze składów opału w Jeleniej Górze. 64-letni dozorca został pogryziony przez cztery psy typu owczarek niemiecki. Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, mężczyznę znalazła jego żona, która wezwała pomoc. Pierwsi na miejsce zdarzenia przyjechali strażacy. Trzeba było wyciąć część elementów ogrodzenia, żeby dostać się do środka. Nasi ratownicy w związku z czym rozwinęli linie wężowe i przy użyciu wody polewali te psy, żeby troszeczkę odgonić je od osoby poszkodowanej. Przy użyciu jeszcze podręcznego sprzętu ratowniczego, burzącego, trzeba było te zwierzęta jeszcze odganiać. W międzyczasie udało się odciągnąć osobę poszkodowaną. Psy trafiły na obserwację weterynaryjną do jeleniogórskiego schroniska. Właściciel składu opału niedługo ma zostać przesłuchany, ponieważ przybywa poza Jelenią Górą. Zwłoki zostały przez prokuratora na jego polecenie zabezpieczone do sekcji zwłok, która zostanie w najbliższych dniach przeprowadzona. Również na polecenie prokuratora wezwano na miejsce do składu opału specjalistę, który odłowił cztery psy. Aktualnie znajdują się one w bezpiecznym miejscu i w toku prowadzonego postępowania na pewno będzie również oceniane ich zachowanie, czy też ewentualnie są one agresywne, czy też jakieś ich cechy osobnicze mogły spowodować takie zdarzenie. Na ten moment postępowanie prowadzone jest w sprawie, nikomu nie zostały jeszcze przedstawione zarzuty. A przestępstwo, w sprawie którego prowadzone jest postępowanie, zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Sekcja zwłok wykaże, czy mężczyzna zmarł w wyniku ataku psów, czy z innej przyczyny. Laboratorium Szkła zostało otwarte. To oznacza, że Muzeum Karkonoskie otworzyło nową kartę historii tej placówki. Wskrzeszone zostały także tradycje szklarskie polsko-czeskiego pogranicza. Laboratorium Szkła jest już otwarte. Oznacza to, że Muzeum Karkonoskie otwiera nowy rozdział nie tylko swojej działalności, ale przede wszystkim wspólnie z czeskim partnerem podjęło się wskrzeszenia tradycji szklarskiej na polsko-czeskim pograniczu, regionie, który od średniowiecza nierozerwalnie związany jest ze szkłem. Podczas uroczystego otwarcia goście mogli zobaczyć, jak ze szkłem pracują mistrzowie. Ta huta powstała po to, żeby promować szklarstwo w Karkonoszach, po śląskiej stronie Karkonoszy, po polskiej stronie Karkonoszy. My przed parę laty działali w muzeum ankietu mezi nami. Kilka lat temu zrobiliśmy w muzeum taką ankietę, pytaliśmy odwiedzających nas gości, czego by sobie życzyli, co chcieliby zobaczyć u nas w muzeum. I odpowiedź była, że chcieliby zobaczyć produkcję szkła i żywego hutnika przy tej produkcji. A tutaj Gabrieli się to udało, więc no gratulacje i troszeczkę zazdroszczę. I pogratulować, a właśnie i troszkę i zawidzieć. Tym bardziej, że oferta Laboratorium Szkła będzie niezwykle bogata. Będziemy opowiadać, pokazywać, zapraszać do współpracy przy warsztatach naszych gości. Będziemy wspólnie tworzyć szkło, będziemy je dekorować, będziemy wykonywać witraże, malować szkło, grawerować, szlifować, obrabiać i mówić, rozwiązywać wszystkie tajemnice szkła, pokazywać to, co w tym szkle jest najbardziej niesamowite, ciekawe. Ten region to jest kolebka szklarstwa w Polsce i myślę, że to ma bardzo wielkie znaczenie, żeby przyciągnąć tu ludzi, pokazać im, jak się tworzyło szkło z dawnych czasów, ręcznie wydmuchiwało, formowało. Te tradycje tu na tym terenie powstały i trzeba je cały czas pielęgnować. Jest liceum plastyczne, gdzie jest jednym z kierunków, jest szkło artystyczne i witraż. I tam jest bardzo słaby nabór, bo nie wiedzą. Dlatego to, co powstało tutaj, co pani dyrektor tutaj uruchomiła, ten piec i te warsztaty, które będą, i witraże będą, grawerowanie szkła, to jest wszystko promocja szkła, że coś takiego jest.
i można się uczyć właśnie w liceum plastycznym. Z pewnością powinni skorzystać z tego miejsca młodzi artyści, którzy takiej możliwości, co niektórzy jednak nie mają. A tutaj będą organizowane i warsztaty, które będą prowadzili ludzie szkła, tak? Więc ludzie z tym związani. Warto wspomnieć, że Muzeum Karkonoskie jest jedyną w Polsce tego typu instytucją posiadającą profesjonalną hutę szkła. Już dziś warto zaplanować sobie czas na 6 października. Wtedy to w Laboratorium Szkła odbędą się warsztaty grawerowania oraz wykład dotyczący historii hut szkła po śląskiej i czeskiej stronie. Laboratorium Szkła powstało dzięki polsko-czeskiemu projektowi Szlak Szkła na polsko-czeskim pograniczu. Strażacy chcą stworzyć interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży z regionu jeleniogórskiego, ale żeby mogło się to wydarzyć, potrzebne jest Państwa wsparcie. Grupa jeleniogórskich strażaków zgłosiła do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego projekt stworzenia nowoczesnego, interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży z regionu jeleniogórskiego. Co istotne, pomysł narodzi się po rozmowach z dziećmi. Bardzo dużo szkolnych wycieczek, przedszkolnych odwiedza nas i w jaki sposób rozmawiamy z tymi dziećmi, pokazujemy na sprzęt i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że można by było to jakoś ulepszyć, udoskonalić. Ratownicy nie ukrywają, że liczą na głosy poparcia projektu 013 te przez mieszkańców stolicy Karkonoszy. Staramy się o głosy wszystkich mieszkańców, żeby w naszej jednostce powstało to interaktywne Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa dla dzieci. Interaktywne centrum ma powstać w budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Cieplicach. Do tego celu już przeznaczono powierzchnię ponad 200 metrów kwadratowych. Tak jak widzimy, tu na razie jest ściernisko, cytując słowa pewnej piosenki. Chcemy tutaj w tym miejscu, w tym pomieszczeniu zrobić interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. Będziemy mieli miejsce, gdzie dzieci będą mogły przekazać informacje do stanowiska kierowania. Będziemy instruować, jakie informacje są nam potrzebne podczas zgłaszania zdarzeń. Jak można porozmawiać z dyżurnym ze stanowiska kierowania, zobaczyć, jak ten dyżurny przekazuje informacje, jak instruuje dzieci, jak pomaga im zachować się do czasu przyjazdu naszych służb. Chcemy wyposażyć te nasze boksy tematyczne tak jeden do jednego, czyli to, co jest w realnych warunkach, czyli odzwierciedlenie takiego mieszkania spalonego, takiego pomieszczenia kuchennego, czyli spalone meble, spalone sprzęty elektryczne. Chcemy zrobić multimedialne na wyświetlaczach pożar lasu, żeby przedstawić, pokazać rozwój pożaru, skąd się bierze ten pożar, jaką siłę, jaki ogrom niesie ze sobą taki pożar, jaki powoduje zagrożenia, zniszczenia. Pomysł, gdzie dzieci i młodzież w sposób praktyczny dowiedzą się, jak postępować w stanach zagrożenia życia lub zdrowia, zdobył uznanie wychowawców najmłodszych jeleniogórzan. Jako nauczyciele od najmłodszych lat próbujemy dzieciom zaszczepić wiedzę na temat, jak mają zachować się w sytuacjach zagrożenia życia. Jednak jeżeli chodzi o przedszkole, jeżeli chodzi o placówki oświatowe, możemy robić to tylko w sposób teoretyczny. Tak więc powstanie takiego centrum, gdzie dzieci będą mogły praktycznie poćwiczyć i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, uważam za jak najbardziej trafną inicjatywę i uważam, że powinien każdy ją wesprzeć. Drodzy Państwo, serdecznie zachęcamy do oddania głosu na nasz projekt, projekt numer 013T. Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej ma kosztować blisko 500 000 zł. W Galerii Sudeckiej przez cały weekend odbywały się targi mieszkaniowe. Posiadanie własnego mieszkania lub domu nie musi być skomplikowane. W Galerii Sudeckiej zorganizowano targi mieszkaniowe. Zaprosiliśmy współpracujące z nami firmy, są to i deweloperzy, biura nieruchomości i mamy nadzieję, że kolejne tego typu targi jeszcze bardziej się rozrosną i będą równie imponujące jak targi starości w tej chwili, które się odbywają w Jeleniej Górze. Można wyremontować dom, można go wyposażyć i oprócz tego czerpać inspiracje, jak można go zrobić w ładny i przystępny sposób. Tutaj znajdą prawie wszystkich deweloperów, wszystkie nowe inwestycje, które są planowane na 2019-2020 rok. Nowoczesne stolarstwo i wzornictwo, a także kompleksowe poradnictwo finansowe. To tylko część propozycji przygotowanych przez jeleniogórskie firmy. Chcemy mieszkańców Jeleniej Góry przede wszystkim wyedukować, pokazać, co to jest kredyt hipoteczny, co to jest kredyt gotówkowy, jak możemy zabezpieczyć ich nieruchomość i dlaczego też warto się ubezpieczać, dlaczego warto skorzystać z instytucji takiej jak nasza. Rozwiążemy wszystkie problemy, dodatkowo ubezpieczymy taką nieruchomość, pomożemy klientowi zdobyć wiedzę i pokażemy, co jest obecnie na rynku jeleniogórskim. A to wszystko w przyjaznej atmosferze i miejscu. Po zapoznaniu się z ofertami finansowymi można było wreszcie przejść do stoisk biur nieruchomości.
które prezentowały swoją bazę i przekonywały, że warto skorzystać z pomocy specjalistów zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży nieruchomości. Dajemy kompleksową obsługę od znalezienia oferty, jakiej klient oczekuje, przez cały proces sprzedaży przeprowadzamy klienta, aż do przysłosobowego oddania kluczy. Targi mieszkaniowe okazały się być interesującą alternatywą dla osób zainteresowanych kupnem, sprzedażą lub wyposażeniem domu lub mieszkania. A do tego każdy, kto w nich uczestniczył, mógł wyjść z Galerii Sudeckiej z własnoręcznie posadzonym kwiatkiem w ramach akcji Dzieciaki Sadzeniaki. W Zespole Szkół Technicznych Mechanik odbyło się spotkanie z wiceminister edukacji Marzeną Machałek. Dotyczyło ono m.in. nowej ustawy, która weszła w życie 1 września. Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej w Jeleniogórskim Mechaniku odbyło się spotkanie z nauczycielami zawodu oraz dyrektorami szkół technicznych i zawodowych. Uczestniczyła w nim także Marzena Machałek, która chciała przybliżyć reformę kształcenia zawodowego i technicznego. Istotą naszej reformy to jest to, by poprawić prestiż kształcenia zawodowego i technicznego. Nie wystarczą przepisy, nie wystarczy współpraca, ale też cieszę się, że dzisiaj rozmawiam z Państwem i chcę to bardzo jasno powiedzieć, że ważna jest promocja kształcenia technicznego i zawodowego, trafienie nie tylko do uczniów, ale też do rodziców, a nawet do dziadków, by powiedzieć, że można mieć dobry zawód, prestiż społeczny i po szkole branżowej, i po szkole technicznej. Warto tylko wiedzieć, że się taką szkołę wybiera i jakie są po niej możliwości. Jeżeli pojawiają się przepisy, które jasno określają, tylko że na razie one tak naprawdę wchodzą w życie dopiero, współpracę szkół zawodowych z przedsiębiorcami z miasta, regionu, czy w ogóle z całej Polski, no to na pewno takie uwarunkowanie jednoznaczne by się przydały. Szkoła sama od lat prowadzi aktywną współpracę z przedsiębiorcami. Ja taką współpracą i koordynowaniem jej zajmuję się od 2017 roku. No, kształcimy w myśl założeń o kształceniu dualnym. Potrzeby szkół są nadal duże. Na pewno potrzeba współpracy z pracodawcami i myślę, że to spotkanie dzisiaj dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów zawodowych i pracodawców jest tym najlepszym momentem na to, żeby się spotkać i przedyskutować, gdzie należałoby szukać wsparcia, gdzie należałoby szukać pomocy. ZST Mechanik to szkoła modelowa. Pochwalić się może wieloma nowoczesnymi pracowniami do nauki zawodu i znaczącymi partnerami. Zgodnie z hasłem dumni jako partner regionu chcemy wspierać tutejszą młodzież, nie tylko w takiej formie jak dotychczas, poprzez różne dotacje, ale przede wszystkim stawiamy na młodych ludzi po to, żeby dać im możliwość rozwoju. Uczniowie jeleniogórskich szkół mogli skorzystać z mobilnego centrum edukacji, które ustawione zostało na Błoniach. Młodzi ludzie mogli tam skorzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także w przystępny sposób nauczyć się wielu nowych rzeczy. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na środowe wydarzenia.